Ok, już jesteśmy z powrotem. Małe cięcie było. Jak widzicie, tutaj niebiesko-różowe światło. Jak wyłącz to miganie, bo gówniano wygląda. Chwilka. Weźmy jedyneczkę. I tu zrobimy takie coś. Impreska. Dobra, ja już buduję tutaj. O. Nie, no nie powiedz mi, że jest nieklimatycznie jakoś tak. Kosmicznie. Impreza w kosmosie, na orbicie. Dobra, już męczący. Wyłączysz? Pójdę po silniki. Ej, no czekaj, patrz. Zamknę teraz drzwi. No. Zamknięte pierwsze. No czekaj. Otwarte drugie. No i zamknięte są. No ale ty tak nie robisz, no bo ty zostawiasz pewnie swoje drzwi otwarte. Właśnie zawsze. Nie, cały czas robiłem, zobaczysz na odcinku nawet. No nie, no bo jak już dwa razy wchodziłem i były otwarte, no to... Ej, wziąłeś wszystkie silniki. Tak, mam ich aż 13. Jezu, zapomniałem ich na stację wziąć. Do pierdziele. Jak co, to ja mogę zlecieć na dół. Nie, czekaj, bo byśmy musieli stację medyczną. Czekaj, wejdę najpierw. Nie, po co stację medyczną? No bo jak się zabijesz... A dobra, bo zapomniałem, że masz tą... jak się nazywa? Rakietę. To ja przecież sam bym nie zlatywał. Dobra. Przecież energia w kombinezonie kończy. Weź włącz. A, komputery. Idę po nie. 100. Dobra, ja zlecę. Już nie ma. Komputerów nie ma? Nie. Jakim cudem? Nie, nie, dobra, komputery są. Nie, to jest. Jezu, nie ten guzik. I znowu, no. Teraz bo była moja wina. Tak, teraz jesteś przyłapana, tak? No to... Ej, czekaj. Wezmę... Wiesz co, dobudujmy na razie wszystko, co tam trzeba. I zaraz lecimy na dół z powrotem. Po itemki jakieś. Mhm, dobra. Trochę poszerzę ten panel słoneczny. Jeszcze 4 wyświetlacze trzeba wziąć. To tam możesz podlecieć, ja wezmę, zrobię tutaj, co trzeba. Powinna się już stację utrzymać. Dosyć długi czas. Dosyć. 5 minut. Zawsze to coś. Zdążymy może wrócić. Znaczy zależy, no bo na Uranie myślę, że długo dosyć. No, powinno starczyć. Tylko ten fotel by się przydało zrobić jeszcze. Może... O Boże. Już prawie jest. Energia mi się kończy. Mi też. Naładuj się tutaj. Palce mi strzeliły. Co ty tam robisz? Nie pytaj. Ej, co się dzieje? Daj, bo mnie zabijasz zaraz. Obroty wszedłem. Dobra, poziom łapiemy. I teraz tak, panel. Dobra, przestań. Tutaj ten, bo ja tutaj panel montuję. Ej, tak cię zaraz jak piłkę. Lepiej nie. Ej, jak to czekaj. Dobra, stój na razie. Taka moja misja, muszę cię trollować. Ej, właśnie, pamiętasz co mieliśmy zrobić w kolejnym odcinku? Nie. Znaczy w tym wychodziłoby. Zaprosić jakiegoś widza do nagrywania wspólnego. Nasz misterny plan. Aha, dobra, pamiętam. Spoko, no. Tak więc serdecznie zapraszamy. Tak. A co się stanie dalej, okaże się w kolejnym odcinku, jak szczegóły powiemy. Tak więc zgłaszajcie się do nagrywania, jakieś coś ogarniemy. Tak, CV możecie wysyłać. Właśnie, do Gotiera albo do technicznego. Tak. I teraz macie taką możliwość, który będzie bardziej rygorystyczny, no nie? No właśnie, to się wszystko okaże. Tak. Dobra, ogniwa mamy jeszcze? Mamy dużo. Się tak dziwnie trafiłem zdarzy, że nikt nie przejdzie. Co mówisz? A. Tak się dziwnie trafiłem zdarzy, że nikt akurat nie przejdzie, no. Dziwnie. Weź duże rury jak masz. Ja mam tutaj ogniwo jakby co. A. Jakbyś mniej lagów jest w kosmosie. Co mówisz?
Mniej lagów jest w kosmosie. Bo mniej elementów. Właśnie pewnie jest. Dobra, teraz wyłączam generator. Czekaj. Czekaj jeszcze chwilkę. Zobaczmy, czy są silniki w silnikach. Dziwnie to zabrzmiało, ale taka prawda. No nie, to lepiej odczepić stację może. Ej, no czekaj, właśnie, bo muszę jeden silnik rozmontować, ten górny. Po co? A nie, nie ma tutaj silników, myślałem, że są. Zobaczmy, czy coś jest, co jest niepotrzebne, a ma silniki. No do naszego, wiesz, do... kurde. Do kokpitu. Kokpit jest przecież. Już zrobiłeś tamten? No tam komputery trzeba było nieść. A i co, są? Są. Dobra, to ja odczepiam stację. Czekaj. Ale już zbudowałeś ten kokpit? Mhm. No spoko. Dobra. Spada. To my ją utrzymywaliśmy przy życiu. Czekaj. Mamy zapas paliwa na 4 godziny. Wow. Powinno starczyć. No i znowu nie zamknę drzwi, no. Ej, zużycie energii jest duże. Ile? 34%. 37. Może... Dobra, wyłączam. I wyłączę generator. I co? Spadamy. To weź włącz. Coś uderzyliśmy. O Boże, już się boję. Ten. Wiem co. Co? Silnikiem walnęliśmy w taki jeden blok. A, dobra, odsunę tą stację na razie. Czekaj, którą to było? Czyli, czyli brakuje nam prądu, jednym słowem. Mhm. Ej, może polecimy jeszcze trochę do góry. W celu? Znaczy no... W celu, wiesz. Ja rakietę polecę za tobą może. No dobra. Ej, wyszłaś czy nie? Dobra, zamknij drzwi. Staram się. Dobra, udało mi się. Dobra. Mission complete. Ja lecę. Przeciążenie. Czekaj na mnie. Dobra, ty nas dogonisz, tylko nie walnij w stację. Co bardzo byś chciał. Czekaj, zapisz lepiej. Dobra, zapisałem. A obstawiamy, trafię czy nie trafię? Lepiej nie traf. Dobra, polećmy na ile metrów? Nie wiem. Zaraz, zobaczymy. Tak, żeby było 0,2 grawitacji. Nie, to bez sensu tak. Ale zobaczymy, jakie zużycie będzie prądu. To na 2000 metrów, znaczy 20 tysięcy. Mhm. Może będzie nie najgorszy. To jeszcze 1000. Kurczę, zgubiłem cię. A nie, dobra, widzę. Dobra, no zaraz zobaczymy. Teraz na 6 godzin piszę. To już lepiej. Na 7. O kurde. 24% zużycia energii. To tak może zaraz będzie na solarach starczyć. Poczekaj, jeszcze troszkę polecę, tak do 25 tysięcy. Ja jest za tobą, ładnie. Spoko, widzę cię. Możesz mi pomachać. I lecimy dalej. Gdzie jesteś, bo już cię nie widzę. Nad tobą. A. Mam nadzieję, że nie przypierniczę ciebie. Bo na szczęście nie. Czekaj, jakąś kamerkę muszę ustawić. Oj. Dobra, 25 tysięcy metrów prawie. A ile teraz ci starcza, na ile? Teraz zobaczymy, jak wyhamuje. Bo ja mam paliwo na 30 dni. Jezu, tyle papierków miałem na stole, że jak huchnąłem, to wszystkie zleciały. Ale nie, najlepiej ten zapas paliwa 30 dni na włączonym silniku, bez włączonego 32 minuty. A. Jak? Czekaj. Się pytam. 7 godzin. A, wiem. Bo ono nie liczy, wiesz, zapasu paliwa w rakiecie. Aha, no. Możliwe. Nie, no tyle samo ciągle. A nie, sorry, 10 godzin teraz, patrz. Spoko. To ja mam na 8. Zapiszę GPS. Nie, na... GPS-a zapiszę. A, na długo. Zapisz sobie też koordynaty tego. Mhm, już zaraz. Zaparkuję. Podibuję. O Jezu. Czekaj, jak to było? Stacja. Jak wejdziesz później na odcinek, zobaczysz, jak nazwałem bazę. Okej. Okay. Dobra, weź ten, uważaj. Bo silnikiem zahaczysz.
Ja nie zahaczę. Dobra. A, chyba można skakać. Gdzie? Od stacji do stacji. Ach. Da się. Dobra. Fajne przejście. Dobra. Budujemy jeszcze coś tutaj, czy nie? Czy wracamy na dół po silniki? No można by wrócić. Po belki trzeba będzie wrócić. Tak. Poczekaj. Ale nie ląduje. Teraz ty właśnie leć. Tak. Tylko drzwi zamknij. Dobra, siedzę. Czekaj, koordynaty sobie zapiszę. Lecim. Leci na Szczecin. Najprostsza z możliwych sposobności. Nie, bo to chwilę zajmie. Nie no, co ty. Rozpędź to na razie, a potem wyłącz. Właśnie. Tylko ciekawe, czy stabilizatory będą działać. Na włączonym nie. Ale chyba nie powinno nic się stać. Powinniśmy się bardziej rozpędzić na włączonym. Włącz, widzisz? No, ale włącz, bo przechyla rakietę całą. Lecz z tego. Gorzej, jak nie wyhamujesz. Ja nie wyhamuję. To zrób save. Czekaj. Okej. Bierze na słowo. No i co, teraz zostało tylko czekać. No i lecimy. I teraz powinien być timelapse, ale mi się nie chce tego robić, więc będziemy patrzeć przez 22 km, jak spada rakieta w dół. Dobra. O! Też czekaj. Tak mam. Gdzie jest nasza stacja, bo jej nie widzę? No dobra. Pod nami. Kamerki się nie da tak przełączyć. A nad nami tamta. Ja się nie widzę. Zaczekaj, wysiądę i zobaczę. Lepiej nie. Fajnie wygląda ta rakieta w środku. Jak się. Coś się może stać. Coś się może stać. Ups, wyszłem. Gautier. Słucham. Bo wypadłeś. No wiem, bo umarłem. Dobra, to wiesz co, ja cię przywitam tutaj na ziemi, a ty sobie powoli dać. Właśnie, ktoś pisał, że nie zamykam drzwi tutaj w stacji, tak więc je zamknę teraz dla ciebie. Mój drugi widzu. Nie zapomnij mi tego nigdy. Dobra, ja tutaj czekam na ciebie. Daleko jesteś? 17 km do celu. I tak 3 km w lewo. Za 3 km skręć w lewo. 26 km, 170 metrów nad nami jest stacja. Ja na się nakieruję na bazę jakieś, bo tak. No spoko. Niezbyt lecimy. Tylko nie wiem, czy. Nie, ciebie, nie wiem, czy ten checkpoint jest. A no tak, sorry, nie zapisałeś. A masz gdzieś tutaj checkpointa? No bazy nie mam. Kieruj się, czekaj, zaraz ci powiem. Lecę na takie drzewko lodowe. Właśnie tutaj taki jest, wiesz. Krater wielki i w środku dużo wody zamarzniętej. To ja wiem, to jestem nad kraterem, no. Ale. I gdzieś tak na środek leć. Najwyżej będziemy przyparkowywać później. Wyląduje ci będzie miejsce. No, byle się nie rozbić. Ja wezmę tutaj silniki od razu. O. Dalej mam wrażenie, że twoje ciało leżało, bo coś mnie hamuje. Hamujące ciało. Powraca. 10 km do celu. Ojejku. Trzeba uważać, żeby jakiś kosmiczny złom nie zleciał na głowę. W postaci technicznego. No i sobie teraz wyjdę. A ty tak nagle no. Rakieta. Ej, wiesz co? Zgadnij, co się stało. Co? Zabiłem się. Kurde. Niechcąco amortyzatory wyłączyłem w silniku. No nie, zamknąłem się znowu. Okej, już jesteśmy. Jak widzicie, możecie zauważyć tutaj na moim ekranie rakieta, która zbliża się do Ziemi coraz bliżej. Jest. Tylko tak jakoś dziwnie daleko od naszej bazy spadnie chyba. Easy? Nie przejmuj się. Wszystko się naprawi. A ja już lecę w kierunku bazy, jak co? Dobra. Ja tu spróbuję wylądować, się nie zabić po raz piąty. Tylko czekaj, bo to mam lądować na tej małej bazie, no nie? No, o, widzę cię, dobra. Zwolnij trochę. Bo się rozpędziłeś jak pocisk. Nie, tak pozorom nie. Znaczy tak to wygląda od góry, z dołu znaczy. Dobra, lecisz powoli. Chcę mniej więcej trafić. Widzisz mnie? Co ty? Wow. Za daleko. 1,5 km? Za daleko. No. Ale mogliśmy dać światło lądowanie, bo ja trochę odległości nie czaję. Będę ci mówił. Dobra, leć powoli.
Nie znowu przebiłem się za daleko. Ja ci będę mówił jak z odległością. W złą stronę poleciałeś trochę. Dobra. O, dobra, teraz jeszcze trochę. Jeszcze. W tą, co leciałeś wcześniej. O tak, no. Jeszcze. Jeszcze trochę. No dobra. Mniej więcej. Mówicie odległość do ziemi, do lądowiska. Jeszcze podamy. Jakieś 10 metrów. Jeszcze trochę. Ja do ziemi mam 50 metrów. To źle obliczyłem. Dobra, uważaj teraz. Jeszcze trochę. Dawaj, powoli. Znaczy, bo kabina jest 30 metrów. Uważaj. Dobra, jesteś. Brawo ty. No, brawo ja, dobra. Wylądowałeś. Mission complete. O, właśnie, czekaj. O kurde, zgubiłem ciało. A, jeszcze hydrogen. Daj mi jakąś butlę z hydrogenem, bo muszę silniki znaleźć. Tutaj wyrzucę cię. Dobra. Masz pełną butlę. Jaka ona wielka. Jak ty to bierzesz? No, nie wiem. Do ekwipunku. Dobra, teraz ciało szukajmy. Które ciało? No właśnie, dużo ich tutaj. Ale to spadło pierwsze, czy? Nie. Znaczy, dopiero się zabiłem. A, już jest. Co on tak stoi? Kto? Patrz, co ja robię z twoim ciałem. Nie chcę się patrzeć na to. Ty nekrofilu. Nie to miałem na myśli. Dobra. Czekaj, wrzucę to do środka. Tylko ładnie ten. Ćwiartujesz ciało i wrzucasz do beczki z kapustą kiszoną. No nie. Dobra. Gdzie jesteś? A, dobra, widzę cię. Dobra, to co? W tym odcinku to będzie chyba wszystko. W kolejnym zrobimy już. No pewnie tak. Dokończymy i upiększymy bazę. Ona jest piękna i nic nie trzeba. Ciekawe, czy nie przemieściła się z tych 26 km, co tam zapisałem. A tak za chwilę, tak leci. Yes. A to jest ciekawe, czy się nie przemieściła. To jeb, prosto na nas. Dobra. Jak? Ciężko wyprzeć. Okej, no to co? W tym odcinku to będzie wszystko. Tak więc, do zobaczenia w kolejnym. Oh yeah. No, to siemka.